Zróbmy mały przegląd podstawowych funkcji służących do statystycznej analizy danych. Przy tworzeniu nowego notebooka z szablonu pojawia się w nim instrukcja, która służy do tego, żeby wyświetlić dane ze zbioru out, cars. W tej ramce danych są tylko dwa wektory. Wektor, który określa prędkość, wektor, który określa odległość, jaką przejechał dany samochód. No i możemy wyświetlić jedną wielkość w zależności od drugiej. Możemy też sprawdzić, jakie są parametry statystyczne tego zbioru, czyli zrobić summary cars i otrzymamy minimalną, maksymalną prędkość, średnią, medianę i kwartylę. Możemy też ograniczyć się do jednego z tych wektorów i wyświetlić na przykład cars speed. Dostaniemy tą samą informację, tylko dla jednego wektora. Bardzo często, gdy dostajemy nowy zbiór danych, to chcemy go szybko poznać, do czego najlepszym narzędziem są różnego typu wykresy. Możemy na przykład sprawdzić, jaki jest histogram prędkości. Speed. No i zróbmy od razu wykres drugiego wektora, czyli cars distance. I dostajemy rozkład prędkości. Taki wykres możemy nieco bardziej rozbudować. Przyjrzyjmy się na przykład prędkości. Możemy określić, na jak wiele przedziałów chcemy podzielić cały zakres zmienności tej zmiennej, tej szybkości. Powiedzmy, chcemy, żeby to było 10. Etykieta na osi X. Niech będzie równa szybkość. Zobaczymy, jak sobie poradzi z polskimi znakami. Na osi Y częstość występowania. Główna nazwa histogram szybkości. I chcemy, żeby to był wykres prawdopodobieństwa, czyli unormowany. Probability. I wreszcie, żeby kolor był szary. To oczywiście powinna być liczba mnoga, breaks. Możemy też zrobić, w cudzysłowie, gładką wersję histogramu, to znaczy zrobić wykres gęstości. Cars speed. Jeżeli chcemy mieć słupki, a takie pseudosłupki, to musimy zrobić type. Nie tu oczywiście, to jest parametr plot, a nie parametr density. Możemy też wykonać inny parametr. W takich danych, w których następuje kumulacja, na przykład liczba zachorowań. Wówczas należy użyć funkcji ECDF. I to jest wykres, który odpowiada na pytanie, jak dużo jest samochodów, których prędkość jest mniejsza lub równa od wartości na osi X. Zaznaczę kumulacja danych. Takie wykresy oglądaliśmy w trakcie epidemii. To znaczy, ile zachorowań od początku epidemii się pojawiło. Histogram można ugryźć jeszcze w inny sposób, a mianowicie użyć funkcji table. Tą funkcję już poznaliśmy. Ona tworzy tabelę z liczebnością występowania poszczególnych wartości w zbiorze. Cars speed to jest taki histogram z największą rozdzielczością. Czyli samochodów o prędkości 4 jest 2, samochodów o prędkości 15 jest 3 i tak dalej, i tak dalej. Możemy to zapisać do tablicy T1. Wykonajmy. I wówczas możemy przygotować jeszcze jedną wersję histogramu, korzystając z funkcji barplot na danych T1. To nie jest formalnie rzecz biorąc histogram. Trochę się tu zapędziłem. Histogram sumuje wartości w przedziałach. A to jest liczba... To jest częstość, czyli liczba występowania danych wartości w zbiorze szybkości samochodów. No dobra, ale w zbiorze cars mamy dwie wielkości, dwa wektory, dwie kolumny. Cars speed i cars dist, czyli odległości i prędkości.
Sprawdźmy, jakie są zależności między tymi danymi. Czyli zróbmy wykres cars speed od cars dist. To jest ten wykres, który widzieliśmy na początku. Co ciekawe, możemy użyć także innego zapisu, a mianowicie dane są z cars, ale my chcemy wyświetlić zależność dist tylda speed. Dostajemy oczywiście to samo, ale zapis jest ciekawy. No i zróbmy jeszcze box plot. To jest wykres, który ja bardzo lubię. Bardzo lubię, jak poznaję nowe dane. Dist, czyli tą zależność między prędkością a odległością, a dokładnie między odległością a prędkością, bo to odległość jest na osi Y. I podajemy również, że data pochodzą z cars. Dla każdej wartości prędkości, jaka jest w tym zbiorze, dostaniemy słupek, który pokazuje medianę, wartość minimalną, maksymalną i odchylenie standardowe. Jeżeli jakaś wartość w zbiorze dla danej wartości prędkości bardzo odstaje od pozostałych danych, to zaznaczona jest jako osobna kropka, czyli prawdopodobnie błąd grupy.